W przyszłości migranci mogą pochodzić z i zmierzać do innych miejsc niż obecnie. Migration Matters. Hein de Haas. Jeśli Europa nie upora się z kryzysem migracyjnym, nastąpi wzrost populizmu. Żyjemy w czasach największych w historii migracji. Czy na pewno? Liczba migrantów na świecie tak naprawdę nie wzrosła. Wzrosła liczebność światowej populacji. Pół wieku temu 3% populacji stanowili migranci międzynarodowi. Ten procent się utrzymał. Jest więcej migrantów, ale też więcej ludzi na świecie. Wszystkie formy mobilności, takie jak podróże, dojazdy do pracy, podróże służbowe, turystyka, rozwinęły się. Ale poziom migracji, rozumianych jako zmiana miejsca zamieszkania, jest stały. Oczywiście, wraz ze wzrostem współzależności między społecznościami z całego świata, świadomość różnorodności będzie wzrastać, ale nie oznacza to wzrostu migracji. Dlatego zamiast pytać, czy będzie więcej, czy mniej migrantów, należy spytać, skąd przyszli migranci będą pochodzić i dokąd zmierzać. Przez ostatnich 50 lat byliśmy świadkami wydarzeń, których nikt nie mógł przewidzieć. Europa stała się głównym kierunkiem migracji, przyciągającym więcej osób niż Stany Zjednoczone i Kanada razem wzięte. Możliwe, że w przyszłości migranci będą pochodzić z i kierować się do innych krajów niż teraz. Weźmy przykład Chin. Większość osób sądzi, że Afrykanie, którzy opuszczają swój kontynent, kierują się do Europy. Ale większość Afrykanów migruje wewnątrz kontynentu, do bardziej zamożnych krajów. Niewiele osób wie, że Afrykanie migrują nie tylko do Europy. Nowym kierunkiem są Chiny. W przyszłości mogą się zmienić również kraje, z których pochodzą migranci zarobkowi. W ostatniej dekadzie z krajów takich jak Meksyk, Maroko, Turcja, Filipiny pochodziło najwięcej migrantów zarobkowych i rodzinnych w Ameryce Północnej i Europie. Te kraje też się rozwijają. Turcja, mimo kryzysu uchodźczego w Syrii, stała się destynacją dla migrantów, nie tylko zarobkowych. Natomiast liczba migrantów opuszczających Turcję zmniejszyła się. Jest prawie pewne, że w przyszłości charakter migracji będzie odmienny od obecnego. Niebezpieczeństwem jest europocentryczne podejście zakładające, że Europa pozostanie centrum świata i główną destynacją migracji. To samo dotyczy Ameryki Północnej. Dowiedz się więcej o migracjach z naszych darmowych materiałów.